500 Czarnowie Podgórny. Tam wszystkie zespoły są zakwaterowane i stamtąd będą dojeżdżać do hali na Łęcz-Szamotuła, gdzie będą rozgrywać codziennie swoje mecze. Turniej potrwa do niedzieli. Myślę, że warto przyjść do szamotuwskiej hali i zobaczyć na żywo gwiazdę Polski i myślę, że światowej siatkówki Małgorzatę Glinkę-Morgenthaler. W tegorocznym turnieju mieszkańcy Szamotu będą mogli zobaczyć zespoły z Atomo Tref Sopot, Bezmistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, zespół Beniaminek Ekstraklasy Chemik Police oraz BKS Aluprof Bielsko-Biała. W piątek i sobotę mecze rozpoczynają się o 16 i 18, natomiast w niedzielę o godzinie 11 i o godzinie 14.